Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek spotkał się w Panamie z przedstawicielami władz, korpusu dyplomatycznego oraz z księżmi biskupami Ameryki Środkowej. W swoich wystąpieniach zaapelował o troskę o lepszą przyszłość dla Panamy, a także dla młodych ludzi. Podczas spotkania z przedstawicielami władz, korpusem dyplomatycznym i biskupami ojciec święty Franciszek zwrócił szczególną uwagę na nadzieję, którą żyje młodzież w Panamie. Jak zaznaczył, służba publiczna jest synonimem uczciwości i sprawiedliwości, a nie korupcji. Wymaga to zaangażowania, w którym wszyscy, począwszy od tych, którzy deklarują się jako chrześcijanie, mielibyśmy odwagę budowania prawdziwie humanitarnego życia politycznego, które stawia osobę w centrum jako serce wszystkiego. Ojciec Święty podkreślił, że za zajmowanym stanowiskiem państwowym idzie odpowiedzialność. Pociąga to za sobą postanowienie, zaangażowanie i codzienną pracę, aby wszyscy mieszkańcy tej ziemi mieli możliwość poczuć się twórcami swego losu, losu swoich rodzin i całego państwa. Światowe Dni Młodzieży to okazja, by zbliżyć się do rzeczywistości młodych ludzi, ich nadziei oraz pragnień, mówił papież do księży biskupów Ameryki Środkowej. Możemy odczytać w nowy sposób naszą epokę i rozpoznawać znaki czasu, ponieważ, jak stwierdzili ojcowie synodalni, ludzie młodzi są jednym z miejsc teologicznych, w których Pan pozwala nam poznać niektóre z Jego oczekiwań i wyzwań dla budowania jutra. Dlatego papież zaapelował także do księży biskupów, by wyszli naprzeciwko oczekiwaniom młodzieży. Zachęcam Was zatem do promowania programów i ośrodków wychowawczych, które umiałyby towarzyszyć, wspierać i umacniać odpowiedzialność Waszej młodzieży. Proszę Was, wykradajcie ich ulicy, zanim kultura śmierci będzie sprzedawać ich im dym i magiczne rozwiązania, zanim ich opęta i wykorzysta ich wyobraźnię. Wbrew pozorom niewiele potrzeba, by przyciągnąć młodych do kościoła. Wczoraj w jednym miejscu na wspólnej modlitwie zebrali się wszyscy Polacy, którzy przybyli do Panamy. Eucharystii przewodniczyli polscy księża biskupi, a później na scenie wystąpili polscy artyści. Nie zabrakło też uczestników rejsu niepodległości. Polecam każdemu, absolutnie każdemu, Światowe Dni Młodzieży, zwłaszcza tym, którzy czują się samotni, którzy czują się wykluczeni, odrzuceni, bo tutaj mogą po prostu spotkać Pana Boga. I to jest najpiękniejsze, co może się każdemu w życiu przytrafić. Jeszcze dziś, tuż po godzinie 17 czasu lokalnego, czyli po 23 w Polsce, ojciec święty Franciszek powita uczestników Światowych Dni Młodzieży. Transmisję z wydarzenia będzie można zobaczyć w telewizji Trwam. Z Panamy dla Informacji Dnia, Konrad Janik. Renata Haider zaprzeczyła przed Komisją Śledczą do spraw VAT, by miała swój gabinet w resorcie finansów i lobbowała na rzecz konkretnych firm. Świadek to były doradca społeczny ministra Jana Wincenta Rostowskiego w okresie rządów PO-PSL. Nazwisko Renaty Haider pojawiło się w zeznaniach Elżbiety Hojny-Duch. Była wiceminister finansów nazwała Haider, i tu cytat, superpracownikiem. Jej ingerencja miała wykraczać poza funkcję opiniodawczo-doradczą, którą formalnie pełniła. Dziś świadek odpierała te zarzuty. Nie byłam pracownikiem o specjalnych uprawnieniach ani specjalnym dostępie do ministra finansów. Renata Haider zeznała, że była w posiadaniu karty magnetycznej, która umożliwiała wejście do ministerstwa. Karta, jak podkreśliła, nie otwierała drzwi tak zwanej strefy zamkniętej, gdzie mieściły się gabinety ministra i wiceministrów. Świadek przekonywała też, że w resorcie miała do dyspozycji tylko pokój, nie gabinet, jak wcześniej mówiła przed Komisją Śledczą Elżbieta Hojna-Duch. Był to nieduży pokój, który dzieliłam zresztą z panią Aliną Górzyńską i innymi doradcami pana ministra, którzy pojawiali się tam od czasu do czasu.
Był to nieduży pokoik, myślę, że nikt nie nazwałby go gabinetem. Przewodniczący Komisji Śledczej poseł Marcin Chorała pytał, czy Renata Hajder przygotowywała swoje propozycje zmian w ustawie o VAT. Według Elżbiety Chojny-Duch, Hajder miała przedstawiać tutaj rozwiązania sprzyjające przedsiębiorcom. Nie przypominam sobie sytuacji, ażebym zabiegała o konkretne zapisy w projektach ustaw. Ale przewodniczący Marcin Chorała nie dawał za wygraną i przypomniał notatkę z 20 lutego 2008 roku, w której była dyrektor Departamentu do Spraw VAT Hanna Majszczyk. Pisała do byłej wiceminister Elżbiety Chojny-Duch. Przy dwóch propozycjach pojawia się zapis i tu cytat. Propozycję przedstawiła pani Hajder. Było tak, że się spierałyśmy z panią Majszczyk czasami co do tego, jakie rozwiązanie należałoby dalej wpisać do projektu ustawy. I argumentów obu stron miał słuchać szef resortu finansów Jan Wincent Rostowski. Zresztą wątpliwości komisji budził sam charakter współpracy Renaty Hajder z resortem finansów. Pani Renata Hajder pełniła funkcję doradcy na podstawie ustnej dyspozycji ministra bez żadnego dokumentu, uprawnień, zakresu obowiązku. Napisał na Twitterze przewodniczący Komisji Śledczej poseł Marcin Chorała. Hajder pozostawała przy swoim. Przekonywała, że w resorcie nie reprezentowała interesów prywatnych firm, w tym Ernst & Young. Ale na co zwracali uwagę sejmowi śledczy? Jako doradca ministra, świadek jednocześnie współpracowała z koncernem zajmującym się doradztwem biznesowym i podatkowym. Jest to rzeczywiście rzeczą niedopuszczalną, że osoby, które mają jakiekolwiek powiązania z biznesem, miały wpływ na to, aby wpływać na ustawy, zwłaszcza ustawy tak newralgiczne, które zapewniają stały przypływ pieniędzy dla budżetu państwa. Mówi ekonomista Artur Beń. Komisja zdecydowała dziś o wezwaniu 26 nowych świadków. Wśród nich są przedstawiciele rządu PO-PSL, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Bartłomiej Sienkiewicz, Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak i Janusz Piechociński. Przed komisją weryfikacyjną do spraw dzikiej reprywatyzacji stanął dziś Janusz P., oskarżony przez prokuraturę m.in. o wręczenie łapówek urzędnikom stołecznego ratusza. Mężczyzna występował w roli świadka, mimo to konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania. Biznesmen Janusz P. współpracował z warszawskim adwokatem Robertem N. przy sprawach reprywatyzacyjnych. Prokuratura oskarżyła go o wręczenie korzyści majątkowych warszawskim urzędnikom, którzy podejmowali decyzje zwrotowe w procesach reprywatyzacyjnych. Janusz P. jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania przed komisją weryfikacyjną oświadczył, że nie odpowie na żadne pytanie. Wiedzą powszechną jest, iż występuje w roli osoby oskarżonej w toku postępowania sądowego, a także w charakterze świadka w toku licznych postępowań prowadzonych przez różne jednostki prokuratury oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okoliczność to powoduje, że zobowiązany jestem do zachowania tajemnicy prowadzonych postępowań. Świadek przekonywał, że udzielenie odpowiedzi na pytania komisji narazi go na odpowiedzialność karną. Janusz P. zeznawał już przed komisją weryfikacyjną, składał też obszerne wyjaśnienia w trakcie przesłuchań prowadzonych przez prokuraturę. Znacząco różnią się one od siebie. Dziś członkowie komisji próbowali wyjaśnić te nieścisłości, przywołując zeznania Janusza P. z prokuratury. Grójecka była pierwszą nieruchomością, za którą wręczyłem łapówkę. Potem wręczyłem łapówkę jeszcze za nieruchomość przy ulicy Topiel 16 oraz Siarczaną. Czy świadek podtrzymuje wyjaśnienia złożone w toku przesłuchania w dniu 17 listopada 2017 roku w tej treści? Również na to pytanie odmawiam odpowiedzi. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki podkreślił, że w jego opinii zachowanie świadka jest niezgodne z prawem. Przypominam, że komisja działa w swoim reżimie prawnym na podstawie ustawy uchwalonej w związku z wybuchem afery reprywatyzacyjnej i ma swoje obowiązki. W związku z zachowaniem świadka komisja zakończyła swoje posiedzenie. Czy lekcje na temat tak zwanej mowy nienawiści to rzeczywista troska o dobro dzieci i młodzieży, czy okazja do lewicowej indoktrynacji? Takie obawy ma wielu rodziców, a także prawników i pedagogów. Instytut Ordo Iuris apeluje do prezydenta Warszawy o wycofanie się z planu wprowadzenia do stołecznych szkół lekcji o tak zwanej mowie nienawiści. Po dramacie w Gdańsku część środowisk lewicowych uznała, że za tą tragedią stała nienawiść. Dlatego prezydenci kilku miast, w tym prezydent Warszawy, uznali, że należy przeprowadzić w szkołach lekcje na temat tak zwanej mowy nienawiści. Mówię jasno, zero tolerancji dla nienawiści, języka, który ma na celu odczłowieczenie przeciwnika. Musimy walczyć z hejtem i rozmawiać z dziećmi o konsekwencjach wypowiadanych słów, a także tych pisanych w internecie. Prezydent stolicy chce oprócz zajęć
o mowie nienawiści wprowadzić do szkół specjalne podręczniki przygotowane przez homoaktywistów, mówi Nikodem Bernaciak z Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris. Jest to nie tylko zachęta do aktywnego uczestnictwa w paradach równości czy marszach równości, ale także wezwanie do głosowania na polityków wspierających prawa osób LGBT. Jeśli nie wiesz, na kogo oddać głos, sprawdź, jaki stosunek do osób LGBT mają poszczególni kandydaci i kandydatki. Treści w podręcznikach do zwalczania mowy nienawiści wzbudzają uzasadnione wątpliwości, zauważa dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris. Otóż analiza materiałów, które zostały rozesłane do szkół, wskazuje na to, że mamy do czynienia z ideologiczną instrumentalizacją. Z ideologiczną i polityczną instrumentalizacją tego niewątpliwie słusznego i ważnego hasła. Hasło mowa nienawiści Platforma Obywatelska próbowała wprowadzić do systemu prawnego. One zawsze były odrzucane przez PiS. Ziobro zawsze ze swoimi głupim uśmieszkiem twierdził, że obecny kodeks karny nie potrzebuje tego typu innowacji, nowinek, a mowa nienawiści się rozlała. Problem w tym, że hasło mowa nienawiści jest niedefiniowalne. Nie można precyzyjnie zapisać, czym jest to pojęcie, mówią prawnicy. Już dziś jest ono używane do blokowania opisu rzeczywistości, która nie podoba się środowiskom lewicowym, podkreśla mecenas Rafał Dorosiński z Ordo Iuris. Taka praktyka jest zgubna dla życia publicznego i doświadczamy tego i możemy obserwować na podstawie doświadczeń krajów zachodnich, gdzie debaty, które powinny być przedmiotem dyskusji publicznej, są uciszane i są zamykane właśnie przy pomocy hasła mowy nienawiści. Tymczasem wprowadzenie zajęć dotyczących tak zwanej mowy nienawiści czy tak zwanych tęczowych piątków zamiast edukować dzieci w szkołach ma na nie negatywny wpływ, podkreśla Aida Matys ze Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Ważne jest, żebyśmy nie dali sobą manipulować, mianowicie mowa nienawiści to jest od razu już z definicji coś, co jest negatywne, prawda? Zacznijmy uczyć dzieci mowy miłości, mowy przyjaźni. To jest chyba ta wartość bardzo ważna. Na każde dodatkowe zajęcia zgodę muszą wyrazić rodzice, przypomina lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. I to oni w świetle przepisów prawa oświatowego, które opisują działalność przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, to właśnie rodzice uchwalają program profilaktyczno wychowawczy. Instytut Ordo Iuris apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o odstąpienie od pomysłu lekcji z mowy nienawiści. Pod tym apelem może podpisać się każdy, komu nie jest obojętne to, czego uczone są dzieci w szkołach. Petycja dostępna jest na stronie maszwpływ.pl. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie sporu nauczycieli z resortem edukacji. Dziś spotkał się z minister Anną Zalewską i przedstawicielami Solidarności. W trakcie rozmów padła deklaracja, że wszystkie strony sporu będą miały na uwadze dobro dziecka. W sporze między resortem edukacji a związkowcami to rzecznik praw dziecka próbuje tonować nastroje. Stąd spotkanie i próba mediacji. Pojawiła się minister Anna Zalewska oraz przedstawiciel NSZZ Solidarność. Zabrakło związkowców ZNP oraz Forum Związków Zawodowych. Obecni na spotkaniu zgodzili się co do dwóch spraw, mówił rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jedna to dobro dzieci i związane z tym dobrem godność nauczycieli, a drugie to, że nauczycielom należą się podwyżki. Rzecznik przypomniał, że to obowiązkiem dorosłych jest zapewnienie dzieciom wykształcenia. Zwraca uwagę, że ewentualny strajk generalny może odbić się na wynikach egzaminów. Tłumaczył, że niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na nadrabianie zaległości i przyswajanie wiedzy. Ja ufam, że niezależnie od formy strajku, jaka będzie przyjęta, to będzie taka forma strajku, która nie będzie uderzała w jakikolwiek sposób w prawa dzieci. Rzecznik praw dziecka zaproponował mediatora. Resort edukacji i Solidarność wyraziły zgodę. Jest on bardzo potrzebny, bo spór między związkowcami a resortem edukacji jest coraz ostrzejszy. Głównie chodzi o pracę i warunki pracy pedagogów. Wszystkie związki domagają się natychmiastowych podwyżek i rozważają różnego rodzaju akcje protestacyjne. Nie wykluczają ich nawet w trakcie egzaminów w szkołach.
Specjalna sejmowa podkomisja zajęła się prezydenckim projektem pomocy dla frankowiczów. Złożony w Sejmie półtora roku temu projekt przewiduje powołanie specjalnego funduszu, z którego mają być wypłacane miesięczne dotacje dla kredytobiorców. Dotacje podlegałyby zwrotowi w okresie do 12 lat. Prezydencki projekt to nowelizacja ustawy z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Zakłada m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego ubieganie się o wsparcie. Chodzi o sytuację, gdy koszty kredytów przekraczają 50% dochodów. Jak mówił podczas posiedzenia podkomisji minister Paweł Mucha z prezydenckiej kancelarii, nowe regulacje podnoszą wysokość przyznawanego wsparcia. Każdy, kto będzie w takiej trudnej sytuacji, będzie mógł starać się o udzielenie takiego wsparcia, które będzie w miesięcznej wysokości do 2000 zł maksymalnie, które będzie mogło być wypłacane nawet do 36 miesięcy, żeby w tej sytuacji przejściowej nie wpaść w spiralę zadłużenia, tylko mieć realną pomoc, która pozwoli potem w sposób stabilny przy niewielkiej wysokości raty spłacić. Projekt przewiduje wsparcie do wysokości 75 tysięcy zł, które podlegałoby bezprocentowej spłacie przez okres do 12 lat. Szef podkomisji, poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, złożył do projektu szereg poprawek. Najobszerniejsza przewiduje wyodrębnienie w ramach funduszu dwóch subfunduszy, jednego dla frankowiczów i drugiego dla innych kredytów walutowych. Inna poprawka określa zasady podziału środków z funduszu, zwalnia z obowiązków wpłat na fundusz banki, które mają wdrożony plan naprawy oraz SKOK-i objęte postępowaniem naprawczym. Nie jest moją intencją absolutnie, żeby komuś zamykać usta, tylko intencją jest sprawność tego procesu, niezależnie od ocen. Chcemy naprawdę tę ustawę wdrożyć w życie przy wszystkich tutaj opiniach. I choć zapisy projektu ustawy dają realne wsparcie osobom, które mają problemy ze spłatą rat, to jednocześnie budzą one wątpliwości. Przyjęte rozwiązania są krytykowane zarówno przez stronę banków, jak i przez stronę tych, którzy kredyty brali. Bo z jednej strony banki mówią, część banków mówi, skoro my nie udzielaliśmy tych agresywnych kredytów, to dlaczego mamy się do tego dorzucać? I mają rację. A z drugiej strony znaczna część kredytobiorców, tych na przykład, którzy brali kredyty na działki albo na remont mieszkania, zostaje wyłączona spod rygoru tej ustawy. Nie można jednak nie zauważać, że banki, które udzielały kredytów frankowych, miały o wiele głębszą wiedzę na temat ryzyka niż klienci, podkreśla ekonomista dr inżynier Andrzej Michalski. To banki powinny tutaj wyjść naprzeciw klientom. Przecież to one udzielały kredytów i to one w trudnych sytuacjach powinny poczuwać się, powinny wykazywać pewną empatię w stosunku do klientów, zwłaszcza, że ta sytuacja okazała się drastycznie niekorzystna dla klientów. Jak bardzo niekorzystna, o tym przekonał się Jerzy Zarzycki, który w 2005 roku wziął kredyt we frankach w wysokości około 300 tysięcy złotych. Spłaciłem do dnia dzisiejszego 600 tysięcy złotych ponad. Bank twierdzi, że mam do spłacenia jeszcze ponad 500 tysięcy, a jeśli zmieni się kurs franka, to być może 1 000 000 złotych, być może 2 miliony. To zależy wszystko od tego, jaki będzie kurs franka. Dla Jerzego Zarzyckiego jedynym uczciwym rozwiązaniem byłoby unieważnienie takich kredytów. Sprawy frankowiczów rozstrzygane są przez sądy. Tylko w ubiegłym roku złożyli oni ponad 7 tysięcy nowych pozwów przeciwko bankom. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. W Polsce w nocy temperatura maksymalna od minus 8 do minus 3 stopni. Jutro nad obszarem kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na północnym zachodzie lokalne przejaśnienia. We wschodniej oraz środkowej części kraju opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni na północnym wschodzie do minus 3 stopni na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie spadnie na barometrach około 1013 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W sobotę nad obszarem kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na wschodzie do około 1 stopnia poniżej zera na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.
W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na Podlasiu do około 2 stopni na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu.